Jesteśmy dzisiaj w Krośnie. Macie przed sobą, jak już widzicie, Fiata 125P, albo poprawnie mówiąc FSO 125P. Jest ze mną Rafał z Brzeska. Nie, Kuba, żartuję. Mówimy Kuba z Krosna. Śmiejemy się oczywiście. Kuba, na niejednym filmie już u mnie wystąpiłeś. Zgadza dzisiaj się. Nie jesteśmy w aurze letniej, tylko zimowej, a mimo to samochody wyciągasz z garażu. Udało się wyciągnąć Fiacika, mimo to, że jak się dowiecie później o historii, ten samochód w zimie nie jeździł, bo tak o niego dbał pierwszy właściciel. No ale dzisiaj jest pogoda ładna, tak. Świeci słońce, także wyciągnąłem i chcę Wam go zaprezentować. Tak jest, prezentujemy samochód. Masz dwa duże Fiaty. To jest samochód z 1988 roku. Nie jest on kupiony od pierwszego właściciela. To był gdzieś tam czwarty czy któryś właściciel. Ja samochód kupiłem od czwartego właściciela, a ja jestem piątym. Ale to zaraz opowiemy. Tak, dobra, zaczynamy. Historia zaczyna się dwa lata temu. Tak, ponad dwa lata temu dostałem telefon od znajomego kolegi, który mi powiedział, że jest do sprzedania taki Fiat, że ma go tam pewien pan i jest z uszkodzonym silnikiem i chce się go pozbyć, bo nie będzie tego samochodu już po prostu robił. Wtedy sobie na co dzień jeździłem polonezem Karo wiśniowym z gazem. Wsiadłem, dostałem adres, pojechałem zobaczyć ten samochód. Gdy samochód zobaczyłem, to okazał się bardzo fajnym egzemplarzem, mimo tego, że właśnie był uszkodzony silnik. Korba wyszła bokiem, zrobiła dziurę w bloku. To mimo tego był bardzo zdrowy, bardzo prosty jak na Fiata. Drzwi, spasowanie i tak dalej, klapy, przednie i tylnie było bardzo fajne. Lecz był poobijany, poobdzierany, poobijany. Praktycznie każdy element miał jakiś mankament, dlatego samochód otrzymał nowy lakier całościowo. Chodź, obejdziemy sobie może go w międzyczasie. No i po rozmowach z tym panem, który ten samochód posiadał, udało się zakupić ten pojazd w ten sam dzień zresztą. Przyjechała laweta i zabrała samochód do mnie do domku. Pan chciał za ten egzemplarz 3 lata temu prawie 5000. Mi się udało kupić go troszkę taniej. Nie żałuję w ogóle, że go zakupiłem, bo historia się okazała bardzo fajna. No właśnie, bo ty dotarłeś w międzyczasie do pierwszego właściciela, nie? Tak, już prawie pod koniec renowacji czystym przypadkiem dowiedziałem się, że pierwszy właściciel jest i chciałem go po renowacji odnaleźć całkowicie i odwiedzić. No i się udało, ale to zaraz do tego wrócę. Dobra. Samochód przywieziony do mnie do domku i zacząłem go po prostu rozbierać. Wszystko dookoła zostało rozebrane. Samochód posiadał instalację gazową, to została wyciągnięta, już jej nie ma. No i co? Wszystko było wyciągnięte, rozebrane, tak jak mówiłem. Samochód trafił do lakierowania, do mojego wujka, którego serdecznie pozdrawiam. Po lakierowaniu zaczęłem to pomalutku składać samochód na nowych częściach. W międzyczasie zawieszenie było zrobione, konserwacja. Tak na poważnie podchodzić do tematu. Tak, nie? Samochód jest bardzo fajnie zrobiony. Praktycznie to, co jest dostępne, zostało zamontowane nowe. Silnik, skrzynia biegów została też zrobiona na nowo, z nowych tłoków, panewek, pierścieni i tak dalej. Zaglądamy do niego od razu, żeby było wiadomo, o czym mówimy. Także samochodzik ma może niecałe 2000 km, jest na dotarciu. Skrzynia biegów tak samo. Silnik ze skrzynią zrobił dla mnie mój przyjaciel Maciek z tatą, którego też serdecznie pozdrawiamy. Wiśniowy duży Fiat. No i co? I Fiacik był na paru zlotach w tamtym sezonie. Parę wycieczek. Dostał nowe opony. Nowe opony, felgi, dekle. Tak jak mówiłem, konserwacja. Praktycznie w tym... Jakby ktoś miał, możemy powiedzieć chyba, nie? Tak, ktoś miał, poszukuję listę w bocznych.
krótkich, długich. Chętnie przyjmiesz. Tak, plastikowe, metalowe. Plastikowe, metalowe. Mhm. Chętnie zakupię, żeby już były założone na tym samochodzie i cieszyły moje oczko. I co? Co do remontu? To może wsiądziemy, co? Do środka? Pewnie. Zamkniemy sobie. Będzie cieplej. Wy tego nie czujecie, ale no, poniżej chyba zera nawet jest. Co do renowacji, to samochód był na tyle zdrowy, że praktycznie nie wymagał ingerencji blacharskich. To było bardzo moje zdziwienie, że tak się zachował. Ale to zaraz wam powiem, dlaczego tak się zachował. Wnętrze było rozebrane całkiem, wyczyszczone, wyprane. Jedynie co musiałem znaleźć do wnętrza, to fotel kierowcy, bo był, że tak powiem, wysiedziany. Przebieg ma 33, czyli, 100, czyli 133, tyle ma karoseria i tyle. No wnętrze niczym się nie różni, wszystko jest seryjne. Ładne, wyprane. Mhm. To taki welur? Welur, tak. 8, czarny. Tak, czarny. Ale ona nie była robiona, nie? Tu nie, widzę, nie. Wszystko jest tylko jakieś wyczyszczone, wyprane, tak się zachowało. Miejsce na radyjko. Miejsce na radyjko ze ślepeczka. Pięciobiegowa skrzynia. Tak, pięciobiegowa, właśnie fajnie, że nie cztero. Całkiem inny komfort jazdy. Mhm. On jest na żółtych wrzucony. Tak, jest na żółtych. Na początku miał czarne, potem miał białe, teraz ma żółte. Ja jestem piątym właścicielem. Pierwszy właściciel jest tu. No, zachowała się książeczka. Mhm. I po tej książeczce właśnie udało się... Nawiedziłeś tego pana. Nawiedziłem tego pana, ale to jeszcze inaczej było. Pan Tadeusz Kielar, tak się pan nazywa. Pan Tadeusz Kielar z Iwonicza. No to niedaleko. Bardzo niedaleko. Wszystkie samochody są albo z Krosna, albo z Rogów, albo z Iwonicza. O, tutaj jest. Mhm. Adres też jest, numer domu. No nie będziemy ujawniać, tak, ale nie widać i tak możemy bardzo. Możemy ujawnić, bo to zmieniła się numeracja domu. Aha. I teraz było całkiem inaczej. To jak go znalazłeś? Było to tak. W mojej obecnej pracy sobie siedziałem na przerwie z takim panem Andrzejem. Też tu serdecznie pozdrawiam. I rozmawialiśmy o starych dziejach, bo ten pan Andrzej pracuje na stacji benzynowej na dawnym PKS-ie w Krośnie, na zajezdni autobusowej PKS-ie Krosno i wspominaliśmy właśnie, że wspomniałem, że właśnie kończę remontować dużego Fiata, kolor kość słoniowa i pan Andrzej właśnie mówił, powiedział tak, tutaj był taki pan Tadeusz, który był elektrykiem i przyjeżdżał właśnie takim Fiatem kość słoniowa. Ale już go jakiś czas temu sprzedał. No tej kości słoniowej w tamtym czasie trochę było, więc tak, to tak, tak. Ale nie było jednoznaczne. Tak, ale powiedział właśnie, że nazywał się pan Tadeusz Kielar. I coś mi to zaświtało i gdy tylko wróciłem po pracy do domu, pierwsze co zrobiłem, to właśnie sięgnąłem do tej książeczki. Mhm. No i czysty zbieg okoliczności, to samo imię i nazwisko. No i nie dało mi, wziąłem tą książeczkę na drugi dzień, pokazałem panu Andrzejowi. No i faktycznie to może być to. I gdy skończyłem remontować Fiata, z kolegą Maćkiem właśnie pojechaliśmy szukać pana Tadeusza do Iwonicza. Gdy znaleźliśmy ten adres zbliżony do tego, pytamy się, czy to takiego pana. Pani mówi, że absolutnie tu takiego pana nie ma. Nie? Ja mówię, kurczę, to nie znajdziemy. Ja mówię, a może taki samochód pani kojarzy? Absolutnie. No i wtedy się okazało, że się numeracja domu zmieniła. Pojechaliśmy dalej, dom po domu, kawałek co kawałek. Ktoś tam przechodził, mówi, no nie znamy, nie? Ja mówię, kurczę, no nie, niemożliwe, że to się tak może skończyć ta historia. Ale jechaliśmy dalej, wąskie uliczki, zresztą wiesz jak to tam wygląda. Tak, tak, tak. Dojechaliśmy dalej do końca i w końcu jeszcze z opowieści pana Andrzeja, jak wygląda dom pana Tadeusza, że był dom i pod dom był wjazd. No i dom, taki, dojechaliśmy do takiego domu, domek zbliżony. Zatrzymałem się na podjeździe, idziemy do drzwi pukać, obeszliśmy dom. Mówię to z uśmiechem na twarzy, bo to jest
fajna. Znaczy wiesz co, ja cię rozumiem, bo ten motyw, kiedy ty jesteś na miejscu i szukasz tego, nie? Ale dzisiaj jest taka technologia, każdy może jej użyć, że wchodzi sobie na Google Maps, łączy w widok satelitarny i zaczynasz przeglądać, bo widziałeś gdzieś na filmie jakiś motyw i nagle zaczynasz szukać po Google Maps, po jakiejś miejscowości tego miejsca, bo jesteś tak zaciekawiony, że... Tak. No ale dobra, lecimy dalej. No, i co? I obeszliśmy dom dookoła, bo drzwi wejściowe są z tyłu domu i to oczywiście wziąłem książeczkę i obeszliśmy dom i sobie siedział pan Tadeusz i skubał orzeszki. O. Przedstawiłem się grzecznie, zapytałem się, czy pan Tadeusz, tak, tak. Pokazałem książeczkę i powiedziałem, o co chodzi, że przyjechałem do pana samochodem i czy może pan potwierdzić, że to jest to? Pan Tadeusz za nie mówił i pierwsze słowo, jakie powiedział, to niemożliwe, pokaż. Od razu rzucił te orzeszki. A przyjechał światem? Tak, oczywiście. Okay. Rzucił te orzeszki i od razu, że tak powiem, w biegu obszedł dom i no, oczy faktycznie potwierdziły, że to jest ten samochód. Wszystko od razu mi powiedział, gdzie co było, gdzie co montował i tak dalej. Za chwilkę zawołał swoją żonę. Też żona nie za nie mówiła. Córka tak samo. Pozdrawiam oczywiście całą rodzinę, bo potem okazało się, że też fajna historia, że pan Tadeusz przywiózł swoją rodzinę też ze szpitala, jak się dzieciątko urodziło. Są zdjęcia. Także no, historia jest po prostu niesamowita. Zaprzyjaźniliśmy się. Bardzo się ucieszyli, że samochód istnieje. Zakupili ten samochód w Rzeszowie, w Polmozbycie. Za dolary wtedy. I pan to... Ile nim jeździł? Pan Tadeusz do 2006 roku mniej więcej. O, tak, miał go bardzo dużo. 18 lat? Tak, miał go bardzo dużo. Z tego co pamiętam, najeździł 60 tysięcy, to nie dużo. Naprawdę 60 tysięcy? Tak, tak. Co on robił? To parę tysięcy kilo? Pan Tadeusz autobusem sobie dojeżdżał do pracy. Okay. I samochód się tak zachował, na pewno to dzięki panu Tadeuszowi, że w zimie... Garażowany, nie? Garażowany, tak, pod domem, w ciepłym garażyku i zimą nie jeździł. Nie. Czyli to jest pierwsza zima, kiedy ten samochód, nie, no, żartuję, bo jeszcze byli po drodze. Byli po drodze, co ten samochód. Ale nie ma soli, nie ma śniegu. Tak, tylko z garażu do tutaj. I na pewno dzięki panu Tadeuszowi ten Fiat się właśnie zachował w takim stanie, bo jeśli by użytkował go faktycznie cały czas zimą do pracy i tak dalej, to nie było opcji. Teraz sobie wyobraź, za 20 lat jakiś młody człowiek przyjeżdża do jakiegoś ten i mówi, że jeździł jego Passatem. Tak. Masz Passata, nie? To troszeczkę tak, inne, ale to tak. Inne lata, 90. Tak. Albo jakimś, nie wiem, jakąś hybrydą, a tamten płacze i mówi pokaż. Pokaż. No zobaczymy, może takie te czasy będą wyglądały, ale kiedyś samochód, jak wiemy, był członkiem rodziny, więc tak. To trochę inne historie. Dokładnie, nie? Tutaj tak. I żona to samo powiedziała, nie było prawa, żeby samochód w zimie wyjechał. Nie było. Nie było takiej opcji, pod kocem stał w garażu. I inna epoka. Tak, nie wyjechał ten samochód. No dobra, mamy styczeń, nie mamy śniegu, możemy się nim kawałek przejechać. Tak to jest. Się kawałek przejedziemy. Odpalamy go? Oczywiście. Jedziemy. Tutaj pan Tadeusz sobie zamontował dodatkowe przyciski na halogeny. Tutaj był zegar. Ale ja się tego pozbyłem, no ale przyciski... Chciałeś wrócić gdzieś do oryginału bardziej. Przyciski zostały. No i ten obrotomierz diodowy. Jedyny tylko z poprzednich chyba filmów, gdzieś tam rozmawialiśmy, ale to nie akurat ten, ale problem jest... A nie, bo tu jest podświetlana tarcza. To nie, to jest ok. Tak. W sensie, że nie widać tylko oprócz tych samych lampek tych zielonych, to jeszcze podświetlana jest tarcza, więc widać, co wskazuje, nie? Tak jest. To jest ok. Tu jest właśnie wszystko już nowocześniejsze. No i końcówka produkcji dużego Fiata, więc już okrągłe zegary. W tamtym, w czekoladzie masz tak, 70 lat, tam jest normalnie termometr. Tak, termometr, jeszcze stary licznik oczywiście,
tam. O, fajne, idealna pogoda. Czarna gitarka. No i nie miałem jakoś sentymentu do tego samochodu. Kupiłem go po prostu, bo mi naszło. Ale teraz, po tym jak znalazłem właśnie pierwszego właściciela i jak to wszystko fajnie się potoczyło, to nie sprzedam go nigdy. Zrobiłeś go i już nie musisz sprzedawać. Tak, jest zrobiony. Parę rzeczy można by jeszcze poprawić, ale już będzie na zawsze na pewno. Właściciel będzie oglądał pewnie. Tak, tak. Tak. To... Nie, 60 nie przekraczam. Co jeszcze chcesz w nim dorzucić? Coś jeszcze dołożyć? Zmienię, no, zmienię. Dobra, dobra. Tą drogą, właśnie tą drogą, ten Fiat jeździł, jak pan Tadeusz, jeździł do pracy. Dokładnie tutaj, dokładnie skręcał tutaj w prawo. Dawna zajezdnia PKS. Tutaj była zajezdnia, stały sobie autobusy, autosany, Jelcze i tak dalej. Teraz jest to w prywatnych rękach. Ale dokładnie tutaj, tą drogą, ten Fiacik się poruszał. Tutaj skręcał w lewo. Skręcał w lewo. I tutaj, gdzie teraz jest budowa bloku, to ten Fiacik parkował i pan Tadeusz szedł do swojego warsztatu, bo tutaj była właśnie naprawa elektroniczna autobusów. No pięknie. Także historia fajna. Zatacza koło. Zatacza koło. Samochód dalej tu przyjeżdża. Daleko nie ma. Daleko nie ma, tak. A tu pozostałości, obsługa techniczna. Dobra, to my sobie jeszcze pojeździmy trochę.